Jan Maria Rokita był jedną z czołowych postaci w polskiej polityce. Jakiś czas temu wycofał się jednak z życia publicznego, zmienił nie tylko miejsce zamieszkania, ale także wizerunek. O tym, czy to właśnie tutaj, w Bieszczadach, odnalazł spokój i szczęście, już za chwilę w programie Poza Polityką. Emilia Wierzbicki, zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panią u mnie na tarasie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie w to piękne miejsce. O, jeszcze jakiś czas temu kwitły tutaj róże. Niestety już powoli przekwitają, jesień idzie. Ale muszę przyznać, że jest pięknie. O, jak to w ogrodzie. W ogrodzie jest zawsze sympatycznie, lepiej niż w mieście. Żyję. 4 lata temu się tu przeprowadziłem. Znalazłem za bardzo nieduże pieniądze hektar pola z fajnym domkiem drewnianym, w starym stylu, z dachem naczółkowym polskim, który wyremontowałem. A ponieważ miałem z wielu różnych powodów, o których długo by opowiadać, powyżej uszu zarówno Warszawy, jak i Krakowa, jak i mojego mieszkania w samym centrum Krakowa, w którym pół życia spędziłem, no to szukałem jakiegoś miejsca na ustroniu, w którym na starość człowiek może trochę skupić się na myśleniu, pisaniu, ogrodzie, uprawie róż. Strasznie chciałem zawsze uprawiać róże i tu mi się to spełniło. Mam już prawie 100 krzaków, a teraz ładnie rosną. A teraz zakładam pasiekę. Już mam właśnie 2 ule tam za stodołą, ale w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że z 10 będę miał, więc chciałem trochę odmienić sposób życia po prostu i tyle. Znużyło mnie bardzo wielkie miasto. I to się udało. Odnoszę wrażenie, że pan jest właśnie tutaj szczęśliwy. Myślę, że tak. Znaczy, wie pani, co znaczy szczęśliwy? No, tak. Znalazłem takie miejsce, w którym czuję się dobrze, powiedziałbym, prawda? To znaczy, robię to, co rzeczywiście, i nikt mi w tym nie przeszkadza, co sprawia mi pewną życiową satysfakcję, to znaczy czytam, piszę, uczę studentów, akurat tak się złożyło, jeszcze studentów ostatnio uczę przez internet, więc nie muszę nawet dojeżdżać do Krakowa stąd, żeby ich uczyć. Uprawiam róże, karmię pszczoły. Chyba też poziomki. Tak, 7 grządek w tym roku posadziłem. 2 mi zjadły zaraza jakaś grzybowa, prawie, ale no, dzisiaj właśnie rano jeszcze zbierałem na śniadanie. Uzbierałem chyba z 0,5 litra poziomek, całkiem nieźle idzie, tak, tak, dobrze idą poziomki. Czy na początku, kiedy pan się tutaj przeprowadził, to budziło jakieś zaskoczenie, jakieś emocje, jakieś ciekawe spojrzenia? Czy teraz jest pan po prostu jednym z mieszkańców tej miejscowości, jest pan tutaj powszechnie znany? Nie, wiadomo, że jak ktoś przyjeżdża znany na wieś i tu się osiedla, to każdy w górkach pani powie, gdzie mieszka Rokita, no to jest naturalne. Wie pani, chłopi tu myśleli na początku, że ja sobie tu robię domek wakacyjny, no bo to jest taka formuła życia, którą oni znają, więc się nie dziwili na początku, ale jak potem zobaczyli, że idzie jesień, błoto, jest zima, ja w niedzielę chodzę do kościoła tu i jestem to na stałe, znaczy do mnie, na stałe tak zaczęli do mnie podchodzić z takim pewnym zdziwieniem. A pan to tak w zimie też tutaj, tak? Tak, no po prostu na stałe przyjechałem. Jeszcze na jakimś zebraniu wiejskim. Czyli też się pan udziela, tak? Tutaj w tej społeczności. Nie za bardzo. Nie za bardzo, bo no, to jest jednak świat trochę zamknięty, prawda? Znaczy, chłopi są trochę innymi ludźmi, tak? Znaczy mają inne przyzwyczajenia, inne nawyki, inne wyobrażenia o świecie z różnymi pozytywnymi i negatywnymi tego stronami, więc ja staram się żyć w przyjaźni tu ze wszystkimi, rzecz jasna, być dla nich życzliwy. Lubię z nimi gadać, to jest bardzo sympatyczne. Czasem wpadam na jakieś zebranie wiejskie. Zatem jak pan spędza tutaj czas? No muszę przyznać, że my dzisiaj przyjechaliśmy z Warszawy, więc jest to ogromny kontrast. Jest tutaj bardzo przyjemnie, spokojnie, można się zrelaksować. Nie jest przyjemnie? Zależy gdzie. Moje dziecko jest zachwycone Warszawą. Że Warszawa nam przemieszkiwała gdzieś w Londynie, w Hiszpanii, w Berlinie przez lata i teraz mówi tylko Warszawa. Warszawa najlepsze miasto na świecie, najlepsi ludzie, najlepiej się żyje. Ja też spędziłem, ile? Z 18 lat w Warszawie, tak? Więc myślę, że też Warszawa nie jest złym miastem do życia.
ale dla takich ludzi jak pani, prawda? Znaczy, jak się jest młodym człowiekiem, to trzeba żyć w Warszawie, no bo tam jest jakby tempo życia, dynamika, kontakty, że, prawda? Więc to, czego młody człowiek potrzebuje. Ja raczej potrzebuję skupienia. To już jest zupełnie inna faza życia i to jest... Wiek odgrywa bardzo istotną rolę w sposobie życia. Znaczy, nie lubię starców, którzy żyją tak, jakby mieli 20 lat. To wydaje mi się groteskowe. Mhm. Powiedział pan też niejednokrotnie, że kocha pan Włochy. Pan wielokrotnie podróżował do Włoch. W poszukiwaniu czego? Wie pani, zamiłowanie do Italii nie jest czymś nowym w kulturze europejskiej. No, XVIII-wieczna Grand Tour, prawda? Europejczycy podróżują do Włoch. Jest moda na podróżowanie do Włoch od XVIII wieku. Goethe, Gregorowius, Muratow w Polsce, Iwaszkiewicz. No, to jakby wiadomo, że to jest cały taki trochę mocno ograny, powiedziałbym, kod kulturowy. Tak, prawda? Ale pan też w dorosłym życiu nauczył się języka włoskiego. Tak, studiował pan tam. Ale na własny użytek, nie gdzieś na jakimś uniwersytecie, tylko na własny użytek. Rzeczywiście dość dokładne studia sobie tam zrobiłem nad kulturą włoską, nad sztuką zwłaszcza, prawda? Człowiek tak niby zna, jak każdy, no bo trudno nie znać sztuki włoskiej, ale dopiero jak się tam jest i zaczyna się to bliżej temu przypatrywać, to się odkrywa tego ciekawość. Ale mi się wydaje, że... Więc ja opowiadam o tym kodzie kulturowym, dlatego żeby powiedzieć, że moje zamiłowanie do Włoch nie jest jakimś szczególnie rzeczą ekscentryczną. Włochy są chyba dla Polaka miejscem jakoś strasznie bliskim. I ze względu na kulturę, i ze względu na chrześcijaństwo, prawda? Na to nasycenie katolicyzmem takie, które jest strasznie podobne do Polski, prawda? Zwłaszcza tu, do Podkarpacia. Więc to nasycenie kulturowe katolicyzmem jest tam zupełnie nieprawdopodobne. No i piękno Włoch jest czymś zupełnie unikalnym, prawda? To znaczy to ilość Włochy, które były w historii regularnie napadane, niszczone. Amerykanie poczynili tam potworne spustoszenia w 1944 roku, bombardowania. To jest taka rzecz przemilczana w Europie, prawda? Znaczy jaka skala zniszczeń została tam dokonana przez Amerykanów, prawda? Na przykład Pisa. Czy Neapol, to są miasta zrujnowane przez Amerykanów, gdzie najpiękniejsze dzieła sztuki zginęły, prawda, w bombardowaniu. Ale pomimo to ten rozmiar piękna we Włoszech był zawsze tak wielki, że nawet jak się go bombarduje, pali, niszczy co jakiś okres czasu, to jego jest i tak ciągle więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu na ziemi. To jest we Włoszech zupełnie fascynujące. A ja jestem człowiekiem religijnym i zawsze byłem. I mnie oczywiście do Włoch jeszcze bardzo mocno przyciągają ślady apostołów i Piotra i Pawła. Tam nie ma tak naprawdę miejsca, wsi, góry, wioski, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone chrześcijańską kulturą i chrześcijańską tradycją. To jest niesprawdopodobnie silne we Włoszech. To jest fascynujące. Mi się to strasznie podoba. Jest jakaś taka bliskość, to znaczy to powoduje, że człowiek czuje się u siebie, prawda? Ja nie lubię obcych krajów generalnie, prawda? Jakieś Japonii, Indii są dla mnie... Jak jestem w kraju, którego kod kulturowy jest dla mnie niezrozumiały, są jakieś figury, budowle, których ja sensu nie rozumiem, prawda? To ja tego nie lubię, mnie to, ja nie mam takiej ciekawości. Moja córka mnie czasem kłóci się ze mną, jak to, nie masz ciekawości świata, to Japonia, Indie, Chiny, takie ciekawe rzeczy. Nie, mnie to w ogóle nie obchodzi, tak? Kompletnie mnie to nie obchodzi, ja tego nie rozumiem. Ja musiałbym, nie wiem, jakieś lata studiów poświęcić, żeby to zrozumieć. We Włoszech, gdziekolwiek jestem, na cokolwiek patrzę, wszystko rozumiem. Dlatego, że wszystko jest zakorzenione albo w dziedzictwie antycznym, albo w dziedzictwie chrześcijańskim. Ja to wszystko rozumiem. Każdą rzeźbę, każdą figurę, każdy budynek, każdy gzyms. We wszystkim wiem, o co chodzi. To jest fascynujące. No, to jest poczucie domu. Człowiek jest w domu wtedy, kiedy rozumie to, co jest wokół niego. Czyli we Włoszech czuje się pan jak w domu i tutaj nasuwa się pytanie, czy nie chciał pan na przykład tam się osiedlić? Myślałem o tym swego czasu, ale wie pani, no jednak Polska jest Polska po pierwsze. To jednak życie wśród ludzi, którzy mówią obcym językiem, ja bym nie chciał. To znaczy ja mam naturę taką swojską, tak? To znaczy wolę moich chłopów mówiących po polsku niż Włochów, chociaż Włochów bardzo lubię i wśród Włochów się bardzo dobrze czuję. To jest raz. A dwa, przeszkoda jest, jak o tym myślałem, wiele lat temu myślałem o tym, pani czyta w moich myślach.
Przeszkoda podstawowa, która eliminowała ten problem, jest niesłychanie banalna i praktyczna. Drogo, pieniądze. Tam zamieszkać. No tak, czyli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak, a tu za jakieś grosze kupiłem dom z hektarem pola, wie pani, za 60 tysięcy. No to można żyć w takich warunkach. To prawda, można żyć i to bardzo dobry sposób. Też pamiętam, że kilka lat temu, to było chyba 10 lat temu, w mediach pojawiła się taka informacja, że pan ciężko zachorował we Włoszech i tak, byłem chory, tak. Udało się panu z tego wyjść. Lekarze włoscy panu pomogli, tak? Tak, tak. Dość nieoczekiwanie zachorowałem. Na południu Włoch byłem, nigdy nie chorowałem i nagle zachorowałem na trzustkę bardzo poważnie nawet. Mhm. Potem jak wróciłem do Polski, przeczytałem sobie w polskich tabloidach, że... W polskich tabloidach to zostało opisane tak, że już jest pan że już mnie pożegnano. Śmierci. Nie, tak, nie, że bliski, tak. Tylko już mnie pożegnano. Nawet ku własnemu rozbawieniu na jakichś forach internetowych po powrocie do Polski znalazłem dyskusję typu w końcu ten zdycha. Daj mu spokój, niech zdycha w spokoju. No tak, ale to było 10 lat temu i ten słynny hejt internetowy jeszcze bardziej się rozwinął. Teraz tak, można przeczytać jeszcze ciekawsze rzeczy. Pod tym względem to, no to było dla mnie oczywiście zabawne. Ale serio mówiąc, to zawdzięczam rzeczywiście życie w jakiejś mierze. Bardzo ciężko zachorowałem. Mhm. I w jakimś sensie widzę w tym wolę opatrzności, bo pewnie gdybym zachorował tak poważnie na trzustkę w Polsce, to w tamtych latach jeszcze nie było tych procedur medycznych i tych technik operacyjnych, które zastosowano mi w klinice Gemelli w Rzymie, prawda? I no wiem, że z moją chorobą ludzie generalnie w tamtych latach w Polsce nie przeżywali zbyt długo, natomiast... Mhm. Czyli pan to traktuje jako pewnego rodzaju opatrzność Bożą, że akurat znalazł się pan w tym miejscu, w tym czasie. Na pewno opatrzność, zresztą w klinice Gemelli znalazłem się, przypadkowo zostałem położony na łóżku, a naprzeciw leżała, naprzeciw łóżka mojego wisiała rutynowo, tak jak w szpitalach wisi. Wisiał duży wizerunek, oczywiście nie oryginalny, tylko reprodukcja Madonny Lorenzettiego z Arezzo, jednego w ogóle z moich ulubionych obrazów sztuki sieneńskiej, sztuki włoskiej. To było takie zdumiewające, że nagle ciężko chorego mnie wożą do szpitala, kładą na łóżku, patrzę, naprzeciw mnie Madonna z Arezzo, prawda? Zdumiewające zupełnie, tak, tak. Bardzo wiele zawdzięczam i żywię wdzięczność pewną też wobec kardynała Dziwisza, który był wtedy biskupem krakowskim, dlatego że to on mnie wyciągnął z małego szpitala w Neapolu, pod Neapolem, w Agropoli i umieścił już w takim stanie, w którym wyglądało rzeczywiście, że stanie się to, co tabloidy piszą polskie. Uh-huh. Umieścił w klinice Gemelli i tam mnie rzeczywiście wyleczono. Więc jakby dobrzy ludzie i opatrzność spowodowała, że wszystko jest okej. Okay. I na pewno wpływa to też na sentyment do tego kraju, do tego miejsca. Takie doświadczenia. Na pewno tak, dlatego że mam taką świadomość, że to jest miejsce mojego cudownego uzdrowienia, nie? Włochy jednak, no więc żywię wobec tych Włoch też pewien sentyment i wdzięczność z tego powodu. Włoch i Włochów, lekarzy włoskich. W jednym z wywiadów powiedział pan, że najlepsze lata swojego życia pan strawił na polityce. Co to dla pana znaczy? Czy pan tego żałuje? 18-20 lat? Skąd? Nie, no jakbym żałował. Dlaczego miałbym żałować? To w ogóle jest najpiękniejsza historia mojego życia. No najlepsze lata życia w tym sensie, że ja się zaangażowałem w życie publiczne jako młody chłopak w opozycję antykomunistyczną, prawda? Miałem lat naście. To mnie tak trochę obok mojej woli, przypadkiem zupełnie, nagle wyniosło w momencie upadku Sowietów i komunizmu do roli polityka, prawda? To znaczy znalazłem się w 89 roku w parlamencie ku swojemu własnemu zdumieniu tak naprawdę, no, nie zabiegając w ogóle o to. To jest, takie rzeczy się już dzisiaj nie zdarzają, prawda? Inny czas, inna historia, kompletnie inne okoliczności. To był rok 1989, czyli ja dokładnie nie miałem jeszcze skończonych 30 lat. No, byłem w pani wieku.
To prawda. To prawda. I trafił pan do wielkiej polityki. Do wielkiej polityki. Zostałem z dnia na dzień też deus ex machina, zupełnie zastępcą Geremka w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. I od tego czasu do roku 2007, to ile? 18 lat, tak? Tak, dobrze 18 liczę. Lat. 18 lat spędziłem na takiej, no powiedziałbym, mam pewną satysfakcję z tego powodu, bardzo bezinteresownej, bardzo ideowej służbie krajowi i żywię z tego powodu głęboką wewnętrzną satysfakcję do dziś dnia. To były dobre lata mojego życia, a polityka też, dość wbrew temu, co często dzisiaj się twierdzi, to jest bardzo dzisiaj zakłamane, tamtego czasu, była polityką nieprawdopodobnie o wiele bardziej ideową, nieprawdopodobnie bardziej moralną, nieprawdopodobnie bardziej piękną od tej brutalności, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Były znacznie lepsze czasy. Dzisiaj bym nie chciał w tym uczestniczyć, co się dzieje zdecydowanie. Czyli tutaj nasuwa się taki wniosek, że planów politycznych pan już nie ma. Nie, no to jakby każdy wie. Zresztą ja jestem poważnym człowiekiem, jak coś w życiu robię i się wycofałem w 2007 roku z pełną świadomością tego, co robię i dlaczego to robię, to dlaczego miałbym zmieniać decyzję? Niezwykłym w ogóle zmieniać decyzję w życiu. Pod tym względem też żywię tradycyjne wyobrażenie o mężczyźnie, który jak podejmuje decyzję, to się jej trzyma. To jest cecha mężczyzny, ja w to wierzę. Mhm. Ale też odszedł pan z polityki w sposób spektakularny. To był program na żywo. Zdjął pan mikrofon, po prostu wyszedł pan ze studia i powiedział, że kończy z polityką. Co było impulsem do tego? Przypomina pan sobie, oczywiście wszyscy pamiętamy tę sytuację. Niech pan zdradzi nam kulisy tej słynnej sceny. Ale nie ma żadnych kulis. To było tak, że pojawił się taki, nie będziemy o tym w tej chwili mówić, bo to wymagałoby dłuższych wyjaśnień, dość ostry kryzys, który spowodował utratę mojej wiary w dalszą sens obecności w polityce. Tu niewątpliwie kluczową osobą pod tym względem był mój w tamtych latach przyjaciel Donald Tusk, o którym zachowałem wszelkie możliwe, jak najgorsze wspomnienie. Zdecydowałem, że dalej nie zamierzam tego kontynuować. Czyli pan, przychodząc do tego programu, wiedział, że dzisiaj to pan po prostu ogłosi. Tak, tak. A przypadkowo zupełnie Andrzej Morozowski, bo to chyba on był, jeśli dobrze pamiętam, z tym, że dobrze znaliśmy się od lat, jeszcze z Radia Z, on prowadził audycję w Radiu Z, jak ja byłem młodym politykiem, myśmy wiele rozmów toczyli. Andrzej Morozowski akurat tego dnia zaprosił mnie na jakiś jeden z setek jakichś tam takich telewizyjnych rozmów politycznych. No więc postanowiłem pójść do tego programu, a ponieważ jeszcze wiedziałem, że Andrzej jest człowiekiem roztropnym, mądrym i sympatycznym, więc postanowiłem tę okazję wykorzystać do tego, żeby tę decyzję ogłosić w tym programie po prostu. Dla niego to też było dobrze, bo miał program z potężną oglądalnością i tak, reklamy i pewnie były drogie przy tym programie. Tak, tak. I do dzisiaj przecież te fragmenty krążą w internecie. Każdy, tego nawet nie wiedziałem. Tak, każdy, kto interesuje się polityką, to zna tę Ale historię. To fajne, bo telewizja wymaga pewnego teatru, prawda, zawsze, więc... Tu akurat się... najlepszy teatr jest wtedy, kiedy jest nieudawany. Tak. A tu się połączyła rzeczywiście ważna decyzja czyjaś. Ja byłem, że tak powiem, bez nadmiernej skromności, ważną osobą w polskiej polityce przez lata. Bardzo też rozpoznawaną. I rozpoznawalną, zwłaszcza po aferze Rywina. Tak. Więc pojawiła się ważna decyzja istotnej osoby w polityce i pewna fajna scenka teatralna, prawda, z tym odpinaniem mikrofonu ku kompletnemu zaskoczeniu Andrzeja, jakie oczy robił po prostu, ja odpinam mikrofon. Dziękuję ci, Andrzeju, do zobaczenia. Tak, więcej się tu nie zobaczymy. To było wszystko prawdziwe, nieudawane, więc na tym polegała też pewien, na tym polegał też pewien fajny i prawdziwy dramatyzm tej sceny. Dlatego pewnie może jest oglądana gdzieś tam do dzisiaj, bo jest prawdziwa prawda. Prawda zawsze jest najciekawsza, jak Mackiewicz mawiał, nie? Czy najbardziej interesująca. I nie żałuje pan dzisiaj, że to był ten moment? Nie, dobrze zrobiłem. Absolutnie dobrze zrobiłem. I ten 2007 rok, nie mogłem tego przewidzieć, to był bardzo dobry moment, jak pani o to pyta. Z jednego powodu, to znaczy ta wielka degradacja polityki w Polsce, w taką plemienną wojnę
gdzie trzeba codziennie rano wychodzić na jakąś scenę publiczną i wyzywać innych ludzi, prawda? Bo innej polityki już nie ma, prawda? Ja bym się tego kompletnie nie nadawał. Ten zjazd bardzo gwałtowny, prawda, w tę stronę, że już nie ma polityki, tylko jest wyzywanie, prawda? Cały czas trzeba wymyślić, jak obrazić przeciwnika jeszcze bardziej i wtedy jesteś na scenie, prawda? Więc to właśnie ten zjazd nastąpił zaraz po roku 2007 niesłychanie gwałtownie. Więc powiedziałbym, że intuicyjnie wyczułem moment, nie wiedząc tego, bo skąd mogłem wiedzieć, przecież w przyszłości nigdy nie znamy. Z perspektywy czasu jestem w ogóle strasznie z siebie dumny z tego powodu, mówiąc z pewną przesadą, że miałem intuicję, że wyczułem moment, kiedy to się wszystko załamuje, pęka i przeradza w jakąś taką papkę magmy nieprzyjemną, prawda? I ja wyszedłem sam z siebie, nikt mnie nie wyrzucał. To było piękne, bardzo ładne, bardzo jestem z tego zadowolony, dobrze sobie. Nie jest pan aktywnym, czynnym politykiem, ale oczywiście jest pan wyborcą. Jakim pan jest wyborcą? Nie pytam tutaj o preferencje polityczne, to na jaką partię pan głosuje, ale jakie ma pan przekonania obecnie? Pani, tu w powiecie brzozowskim, gdzie mieszkam, Andrzej Duda miał 86,6%. Mhm. No tak, Podkarpacie też słynie. To nie Podkarpacie całe, ale to jest powiat chyba z najlepszym, najbardziej prawicowym elektoratem w Polsce. Ja mówiłem o tym publicznie parę razy, bo mnie o to różni dziennikarze mnie o to już pytali. Ja dzisiaj śledzę bardzo uważnie politykę, zresztą uczę studentów polityki, no jakby tym bardziej. Poza tym uważam, że to, co się w polityce dzieje, jest niesłychanie ważne dla naszego życia, więc ja uważam, że takie nieinteresowanie się nawet złą polityką, prawda, jest przejawem abnegacji. Tak? To znaczy człowiek, żeby być integralnym człowiekiem żyjącym w realnym świecie, musi mieć pogląd na politykę, znaczy musi się interesować, bo to dotyczy jego życia, jego kraju, jego otoczenia. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste, to się bardzo interesuje. Uczę studentów, piszę przecież komentarze polityczne w różnych mediach. Natomiast głosuję już w taki sposób, powiedziałbym, mniej bezpośrednio polityczny, a bardziej metapolityczny. To znaczy, wie pani, mnie bardzo przeraża cała ta taka kulturowo-obyczajowa przemiana współczesnej Europy, współczesnego świata zachodniego. Ja nie jestem jej zwolennikiem. Ja uważam, że ona idzie w złą stronę. I ja uważam, że obowiązkiem polityka pierwszym dzisiaj, tak jak jest ja go sobie obrona wyobrażam, konserwatywnych wartości? Jest powstrzymywanie tej zmiany, hamowanie. Ona jest pewnie, ta zmiana kulturowa jest tak silna, prawda, że pewnie się jej zatrzymać całkiem nie da, ale to jest, wie pani, no, traktat moralny Miłosza. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Możesz więc wpłynąć na bieg lawiny, prawda? To znaczy, to jest, ja oczekuję tego od polityków, że oni będą wpływać hamująco na bieg tej lawiny, a nie podkopywać jeszcze te kamyczki, żeby one szybciej na dół spadały, prawda? Nihilistyczne kamyczki. Tak pani się może domyślić, nie będąc jakimś szczególnym konserwatystą z przekonań, to mnie nazywają konserwatystą, a ja nigdy nie miałem tak naprawdę konserwatywnych poglądów, mniejsza o to, co to znaczy, to jednak w wyborach nie głosowałbym nigdy na polityków i na partie polityczne, już chyba nigdy do końca życia, którzy chcą tę kulturowo-obyczajową wywrotkę świata przyspieszyć i ich to bawi, cieszy. Nie, absolutnie nie uważam ich za szkodników. Chciałabym też zapytać pana o pański wizerunek, ponieważ niewiele się pan udziela w mediach, ale kiedy poczytamy artykuły, zobaczymy zdjęcia, to nagłówki mówią tutaj o ogromnej metamorfozie fizycznej. Mam na myśli tę przemianę. Schudłem trochę. Zapuścił pan też brodę. No starzec powinien mieć brodę, nie? To przystoi starcowi noszenie brody, prawda? To jest... Tak, i w ogóle golenie twarzy do czysta to jest jakiś taki trochę kulturowo-rzymski obyczaj, który tu Rzymianie wprowadzili. Prawda? Dawniej było tak, że starzy ludzie zawsze mieli brody. Prawda? Mi się to podoba, że mam długą brodę. Prawda? Trochę ją tak z boku tu przycinam czasem, żeby nie, bo nie chcę być podobny do Karola Marksa, albo że ma takie tutaj te potężne, rozrośniętą szyję jak lew, więc ją z boku trochę przycinam, ale w dół ona rośnie tak, że chciałbym, żeby urosła do pasa. Sprawdzę, czy dorośnie do tego momentu, czy nie. No, to jest bardzo interesujące mnie.
pewnego rodzaju... Ale czy to jest jakiś element właśnie tej przemiany wewnętrznej, który uzewnętrznia się w pańskim wizerunku? Niech pani nie nadaje tego temu zbyt wielkiego znaczenia. To jest trochę taka zabawa z własną brodą, prawda? A poza tym spore ułatwienie życia się, bo jak każdy mężczyzna wie, golenie się rano jest ponurym obowiązkiem każdego mężczyzny. Zatem chciałabym pana zapytać, jakie są pana plany na najbliższy czas, czy też mogę trzymać za coś kciuki? Żyć normalnie. Mój w tej chwili na krótką metę najważniejszy plan to rozwinąć pasiekę. Ponieważ jestem młodym pszczelarzem, uczę się pszczelarstwa, mam znajomych pszczelarzy. Moje ule na razie się bardzo pięknie rozwijają. Ale no, dwa ule to jest śmiech na sali, prawda? To znaczy, to jest jeszcze malutka pasieka, ale muszę się na tych dwóch porządnie nauczyć wszystkiego. To jest bardzo skomplikowana wiedza. No i to jest chyba taki mój tutaj związany z tym domem plan najważniejszy na najbliższy rok w każdym bądź razie. 10 uli z świetnie rozwiniętymi rojami, porządne takie austriackie, z Austrii pochodzące, łagodne i czerwodajne matki, prawda? I dużo dobrego miodu. Jak pani za rok do mnie przyjedzie, to mam nadzieję, że panią poczęstuję dobrym własnym miodem. Zatem trzymam za to kciuki, ponieważ chętnie spróbuję, a teraz tak myślę, że może jeszcze zostało kilka poziomek dla mnie, czy nie? Poziomki są jeszcze, ale nie ma wiele, bo zażarłem wszystko na śniadanie w większości, czy nie wszystko właśnie, ale w większości, ale jeszcze jest trochę w lodówce. A poza tym, co ja będę pani z lodówki poziomki dawał? Proszę iść sobie na grządkę, pochylić się, popracować trochę i pozbierać poziomki i zjeść. Zapraszam. Bardzo chętnie, zatem kończymy rozmowę. Ja już idę zrywać poziomki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.